Oddział położniczo-ginekologiczny szpitala w Knurowie wzbogacił się o nowy sprzęt. To niewielkie urządzenie to profesjonalny elektryczny laktator. Jego fundatorami są firmy Aureus oraz Cardelux z Gliwic. Sama korzystałam z usług szpitala, kiedy byłam jeszcze w ciąży, to było 9 lat temu i właśnie wtedy pamiętam, że byłam dobrze obsłużona. Jeżeli my możemy pomóc lokalnie, działać społecznie, więc w tym momencie chętnie z tego skorzystaliśmy. Do tej pory szpital nie dysponował tego typu urządzeniem. Nowy laktator z pewnością pozytywnie wpłynie na pracę oddziału położniczo-ginekologicznego i zwiększy komfort przebywających tutaj pacjentek. Dla mam wiadomo, jest to bardzo cenne urządzenie, które na pewno w sposób znaczny też będzie mogło wpłynąć na to, że jednak więcej mam zdecyduje się na naturalne karmienie. Nowy sprzęt pozwala działać szpitalowi zgodnie z rozporządzeniem, które ma wejść w życie w styczniu przyszłego roku i zobowiązuje każdy oddział położniczy do posiadania laktatorów, które umożliwią mamom na rozbudzanie laktacji w jak najwczesnym czasie pozyskanie pokarmu dla dzieci wcześnie urodzonych, dla mam, które są, u których doszło do jakiegoś zaburzenia w trakcie laktacji, że ten pokarm nie pojawił się w tym czasie, w którym powinien. Knurowska porodówka od lat cieszy się bardzo dobrą renomą, zarówno ze względu na profesjonalny personel, jak i wysokiej jakości sprzęt, taki jak oddany niedawno do użytku nowoczesny laktator. Chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim firmie, fundatorowi, no ale też i tutaj władzom szpitala, tak, za całemu personelowi, za podejmowanie akcji, bo to nie pierwsza i mam nadzieję, że nie ostatnia akcja taka, która prowadzi w efekcie do pozyskiwania bardzo cennych tutaj urządzeń czy pomocy w pracy takiej bieżącej szpitala. Szpitala, który dzięki personelowi, darczyńcom i wsparciu samorządów, w tym powiatu gliwickiego, staje się placówką na miarę XXI wieku. Za nami kolejna sesja, podczas której spotkali się członkowie Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego. Najważniejszym jej elementem było wybranie nowego składu prezydium. Przewodniczącym forum został Dawid Puchalski, który zastąpił Michała Mazura. Na temat przyszłości to takim moim marzeniem jest, żeby dalej integrować tą młodzież, żeby zjednać jednak jeszcze więcej młodzieży tutaj i żeby to dalej się tutaj wszystko fajnie kręciło i pracowało. Podczas sesji zdecydowano, że wiceprzewodniczącymi forum zostaną Paulina Sadło, Liwia Janowska, Mateusz Marcherek oraz Piotr Solka. Spotkanie było także okazją do podsumowania działań zrealizowanych przez forum w trakcie kończącego się roku szkolnego. My jako forum wspieraliśmy zorganizowanie w Knurowie imprezy na górce, która dzięki nam otrzymała ta impreza w Knurowie patron starosta powiatowego. My jako forum byliśmy też również na jednym wyjeździe w Nagold, w mieście, którym współpracuje z naszym starostem powiatowym. Starostwem, które ściśle współpracuje z Forum Młodzieży, poszerzając horyzonty jego członków i dając możliwość do działania. Moim marzeniem jest też takie świadome przygotowanie młodzieży do aktywnego włączania się już w życie polityczne. Mam nadzieję, że spośród członków forum wyrosną godni następcy, tacy, którzy będą pozwalali na to, żebyśmy ze spokojem oddali im tutaj, przekazali pałeczkę. Samo przekazanie tej pałeczki będzie jednak poprzedzone wieloma działaniami, które mają przygotować młodzież do sprawnego funkcjonowania w samorządzie. We wrześniu planujemy warsztaty dla młodzieży przeprowadzone przez trenerów, myślę, na tematy takie bardzo interesujące, młodzież komunikacja społeczna, interpersonalne, takie właśnie stosunki. Także myślę, że mamy do zaoferowania młodzieży tutaj dużo fajnych pomysłów. Czerwcowe Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego to również wystąpienie Anny Osadnik, która przedstawiła zebranym założenia projektu Misja Natalia. Misja Natalia to autorski projekt Natalii Nguyen oraz mój. Chcemy zmieniać przestrzeń publiczną, szczególnie tą, gdzie przebywają kobiety i dzieci. I jako na pierwszy ogień w tym przypadku idzie knurowska porodówka. Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego funkcjonuje od roku 2016. Jego członkiem może zostać każdy uczeń lub student do 24 roku życia, który jest mieszkańcem powiatu gliwickiego lub jest uczniem szkoły, dla której organem prowadzącym jest powiat gliwicki.
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Jak się okazuje, te słowa kultowego hitu śpiewanego przez Halinę Kunicką nie tracą na znaczeniu. Przekonać się o tym można było, odwiedzając pierwszy przegląd orkiestr dętych powiatu gliwickiego, który odbył się w Wilczy. To są nasze perełki, te orkiestry dęte. Każdy ma wspaniały potencjał, wspaniale są przygotowani i co jest najważniejsze, że w tych orkiestrach dętych nie grają tylko starsi ludzie, ale jest połowę jakby młodych ludzi i to jest bardzo, bardzo cenne. Podczas kilkugodzinnej muzycznej imprezy zaprezentowało się 7 z 12 tego typu formacji działających na terenie powiatu gliwickiego. Orkiestra dęta KWK Knurów, Orkiestra dęta OSP w Krzyszowicach, Orkiestra dęta Blask Kapele ze Świbia oraz Orkiestry dęte z Kotulina, Wielowsi, Bargłówki i Toszka. Muzycy zaprezentowali bardzo szeroki repertuar. Od muzyki takiej biesiadnej, czyli te poleczki, które się tutaj wcześniej pojawiły, poprzez muzykę marszową, charakterystyczną właśnie dla orkiestr dętych, aż po takie utwory koncertowe typu Concerto d'Amore, które żeśmy tutaj prezentowali, i ten ostatni utwór o zabarwieniu takim jazzującym, swingującym. Występy podziwiały i oklaskiwały prawdziwe tłumy. Wśród słuchaczy był starosta gliwicki Waldemar Dąbek, który podkreśla zaangażowanie i pasję osób będących członkami orkiestr dętych. Jesteśmy z nich bardzo dumni i no, musimy dołożyć wszelkich starań, aby ta tradycja nie zaginęła. Jest powrót do tej muzyki orkiestr dętych, taki renesans można powiedzieć, i z tego powinniśmy się cieszyć, nie tylko mieszkańcy powiatu gliwickiego, ale w ogóle mieszkańcy Śląska i Polski. Pierwszy przegląd orkiestr dętych powiatu gliwickiego poza muzyczną ucztą był również świetną okazją do wspólnej biesiady. To są dmuchańce dla najmłodszych, jest pyszne swojskie jedzenie serwowane przez Radę Sołecką. Naprawdę zachęcam, bardzo wszystko pyszne, świeże. Są stoiska bardzo ciekawe pani Gabrieli Sapich, mieszkanki Wilczy, która pięknie haftuje, także prezentuje dzisiaj swoje rękodzieło. No i jest stoisko powiatu gliwickiego, na którym częstujemy pysznymi, słodkimi krówkami. Przegląd został zorganizowany przez powiat gliwicki, Radę Sołecką Wilczy, klub LKS Wilki Wilcza i tamtejszą OSP, a impreza odbywała się w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski oraz metropolitalnego święta rodziny. Zamkowa biesiada. Pod takim hasłem odbył się kolejny festyn integracyjny organizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach. Celem każdej imprezy jest świetna zabawa oraz zbiórka środków na doposażenie domu. Tym razem fundusze były potrzebne na przygotowanie sali dydaktycznej. Będzie się tam mieścić dodatkowo oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych do komputerów, które zainstalujemy. Różne inne dodatkowe elementy wizualizacyjne. To wszystko na celu ma, ażeby nasi mieszkańcy po prostu dobrze się czuli w tym obiekcie. Festyn integracyjny przyciągnął na teren DPS-u prawdziwe tłumy, a nikt z gości na brak atrakcji nie mógł narzekać. W głównej roli wystąpiły mieszkanki Ostoi, które na co dzień realizują swoje artystyczne pasje w grupie muzycznej Czerwone Usta i grupie teatralnej Arlekin. Jak co roku mogę tylko powiedzieć, że są to nowe spektakle, nowe występy, co też powoduje, iż pokazujemy obraz pracy naszych terapeutów na rzecz naszych mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, mieszczący się w pałacowej rezydencji z XVIII wieku, to samodzielna jednostka organizacyjna, a nadzór nad jej funkcjonowaniem sprawuje Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Staramy się co roku przekazywać środki na remont tego zabytkowego obiektu po to, aby osobom, które tu przebywają, mieszkało się coraz lepiej, coraz wygodniej i w bardziej komfortowych warunkach. W festynie integracyjnym udział wzięli także przedstawiciele gminy Sośnicowice na czele z pełniącą obowiązki burmistrza Ewą Waliczek. Przygotowaliśmy taką małą niespodziankę. Jest to urządzenie tlenowe, które na pewno będzie tutaj przydatne dla mieszkanek, dla dziewczyn. Będzie po prostu pomagało im oddychać. Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Obecnie mieszkają tutaj 124 osoby.
Pilchowice już po raz ósmy były gospodarzem biegu ulicznego imieniem księdza Konstantego Damrota. Jak zwykle imprezę poprzedziło uroczyste złożenie kwiatów na grobie tego wybitnego poety, pisarza i górnośląskiego działacza. Następnie odbyła się impreza sportowa. Można te dwa elementy wspaniale połączyć. To był kiedyś pomysł, aby uczcić kolejną rocznicę śmierci księdza Konstantego Damrota, który jest pochowany tutaj za szpitalem gruźliczym w Pilchowicach. I chcieliśmy jakoś uhonorować tą rocznicę i dlatego biegi dzieci, biegi dorosłych. W zawodach wzięło udział około 300 biegaczy, a start i meta zlokalizowane były na terenie parku, który nosi imię księdza Damrota. Po pierwsze, czy chcemy upamiętać tą wybitną postać, która szczególnie tutaj w gminie Pilchowice się przysłużyła, a po drugie chcemy się też pochwalić tym, co w gminie bardzo ciekawe i tym, że gmina ma wspaniałe miejsca do tego, że można uprawiać turystykę rowerową, że można biegać i coraz więcej mieszkańców gminy Pilchowice czynnie uprawia sport i wybiera tą formę rekreacji. Najmłodsi mieli do pokonania dystans 100 metrów, zaś trasa biegu głównego liczyła 4 km i 750 metrów. Bardzo się cieszę z tego, że mogę biegać co roku i zdobywać te medale. No jednak no, fajnie to się robi, bo to jest zdrowie, sport. Takie biegi to samo zdrowie, to jest... po prostu dobre dla zdrowia. Jeździmy, biegamy, bawimy się. Mama daje przykład dzieciom, że jednak sport to zdrowie. No i tak czas leci, i tak się bawimy. Każdy biegać może, trochę lepiej, trochę gorzej, nieważne. Ważna jest rekreacja, ruszać się przede wszystkim. Każdy uczestnik biegu został uhonorowany medalem, zaś najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Sportowców dopingowali samorządowcy i parlamentarzyści, m.in. poseł Piotr Pyzik. Profesjonalizm tej imprezy z roku na rok wzrasta i mam nadzieję, że już niedługo będzie to regionalna impreza. Dla uczczenia człowieka, który co prawda żył w XIX wieku, ale jego dzieło bardzo żywo żyło w XX wieku i do dzisiaj jest tutaj aktywne na polu polskości tych ziem. Bieg księdza Konstantego Damrota zorganizowały powiat gliwicki i gmina Pilchowice. Impreza odbywała się w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski oraz metropolitalnego święta rodziny. Co dwa lata na terenie powiatu gliwickiego odbywają się zawody sportowo-pożarnicze. Tym razem rywalizacja strażaków-ochotników toczyła się w Chechle w gminie Rudziniec. Na terenie gminy Rudziniec jest 10 jednostek straży pożarnej. Można powiedzieć, że to jest wojsko wójta. To są ludzie, którzy są nie tylko do pożarów. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to są ludzie, na których można liczyć. Jak zwykle rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach. Młodzieżowe grupy pożarnicze chłopców i dziewcząt oraz seniorzy, mężczyźni oraz kobiety. W zawodach wzięło udział w sumie 13 drużyn z terenu powiatu gliwickiego, a każda z nich zmierzyła się z dwoma konkurencjami. Czyli sztafeta i potem bojówka tak zwana, czyli to, co lubią strażacy najbardziej. To jest konkurencja z wodą, motopompa, która zasysa wodę ze zbiornika i lejemy tą wodę, żeby przewrócić pachołki i taki kołowrotek. Gospodarzem tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych byli członkowie OSP Chechło. Chłopcy tutaj już dzielnie walczyli, wszyscy członkowie jednostki OSP Chechło już od środy walczą w przygotowaniu torów, przygotowali namioty, rozstawili, tak więc naprawdę wielki szacunek dla nich za pełne przygotowanie i poświęcenie. W organizację zawodów czynnie włączyła się również Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, która współpracuje z wszystkimi 43 jednostkami OSP zlokalizowanymi na terenie powiatu. Wszystkie działają prężnie, że tak powiem, my przy większych zdarzeniach po prostu bazujemy i nie wyobrażamy sobie możliwości, żeby tych jednostek nie było, bo sami po prostu byśmy nie dali rady. Wśród licznie zgromadzonych kibiców nie zabrakło przedstawicieli samorządu. Zawodom bacznie przyglądali się m.in. radny powiatu gliwickiego Józef Kruczek i radny sejmiku województwa śląskiego Krystian Kiełbasa, którzy zagrzewali do boju strażaków. My ich sobie cenimy, wiemy, co dla nas robią, także dopinguje wszystkim i wiemy, że oni są najlepsi. Najlepsi w naszej ochronie, jak i dóbr, tak i naszego życia. Te zawody też powodują, że ci młodzi ludzie widzą ważną
ważne rzeczy związane ze współdziałaniem. Współdziałaniem i każdego z nich. I jak każdy od siebie jest zależny, to jest później bardzo ważne, kiedy następuje akcja bojowa. Wspomniane współdziałanie było również kluczem do osiągnięcia dobrego wyniku w zawodach. Członek każdej z drużyn dawał z siebie wszystko, by nie zawieść partnerów i pokazać się z jak najlepszej strony. Dlaczego to jest takie ważne, żeby te zawody się odbywały? No konkurujemy między sobą, kto lepszy, jak to wszystko idzie. Nie? A pan jest zadowolony ze swojego występu? No myślę, że jestem zadowolony, nie? Zadowoleni byli także starsi strażacy, którzy obserwując zawody grup młodzieżowych odetchnęli z ulgą, gdyż o swoich następców mogą być spokojni. Warto dlatego, że jest to czas poza szkołą, który możemy spędzić razem, rozwijać się, dowiadywać się czegoś nowego. No i ogólnie spędzić bardzo miło czas i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. Dodajmy, że tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze zdominowali ochotnicy ze Świbia, którzy okazali się najlepsi w aż trzech kategoriach. W jednej zwyciężyli natomiast strażacy z Dąbrówki.